będą to zajęcia hybrydowe, to znaczy, że jedynie w formie stacjonarnej będą się odbywały zajęcia laboratoryjne na kierunku zarządzania i inżynieria produkcji, natomiast wszystkie pozostałe zajęcia zarówno na tym kierunku zarządzania inżynieria produkcji, jak i na wszystkich pozostałych 17 kierunkach w całej uczelni będą prowadzone zdalnie. Ja wiem, że studenci już tęsknią za uczelnią, no i my też tęsknimy za studentami. Także no, nie czujemy się komfortowo w takich warunkach, jakie teraz istnieją. No też mamy jeszcze inne formy kształcenia, nie tylko studia pierwszego, drugiego stopnia, mamy studia doktoranckie, mamy studia podyplomowe, prowadzimy szkolenia, a mamy zajęcia prowadzone dla dzieci, to jest taki projekt ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, mamy również Akademię Młodego Ekonomisty i te wszystkie zajęcia będą prowadzone zdalnie. Natomiast jeżeli chodzi o studia MBA, studia podyplomowe i szkolenia, tutaj mamy pewien taki wyjątek, że jeżeli specyfika zajęć jest taka, że one jednak powinny się odbywać stacjonarnie, no to wtedy na pisemną prośbę odpowiedniej osoby prowadzącej dany typ zajęć, na prośbę decyzję wydaje rektor, bądź w niektórych przypadkach ja jako prorektor. Ale co do zasady, za wyjątkiem tych ćwiczeń laboratoryjnych wszystko będzie prowadzone zdalnie. No, nadzieję mamy taką, że jednak zmniejszy się ta liczba zachorowań. No, jeżeli nie wszystkich studentów, to przynajmniej część studentów byśmy na teren uczelni wpuścili. Może najpierw wpuścilibyśmy pierwszy rok, jeżeli epidemia jeszcze będzie na poziomie takim niepokojącym, to bez wykładów. No, zależy nam na tym, żeby pierwszy rok zobaczył tę uczelnię. Potem no, następny etap, bardziej odważny, to byłoby już wpuszczenie wszystkich studentów na zajęcia inne niż wykłady. No i na samym końcu, jeżeli by już epidemii nie było, to byśmy uruchomili i wykłady. Nasz kampus jest bardzo przyjemny do studiowania, ale niestety on jest bardzo zwarty. I nasza uczelnia ma 10,5 tysiąca studentów. Jedynie mamy mały kampus w Jeleniej Górze, gdzie jest około 700 studentów. To też 10 tysięcy musi się zmieścić tutaj właśnie. No, na tej małej jednak powierzchni, stąd jesteśmy ostrożni. I jeżeli chodzi o te zajęcia laboratoryjne, o których wspominamy, tam i tak każda grupa musi być podzielona na dwie części, żeby po prostu ten reżim sanitarny mógł być zachowany.